W roku 99 byłam świeżo upieczoną mamą dziecka. Nie do końca wtedy jeszcze wiedziałam, co mnie czeka. Były to pierwsze miesiące życia mojego syna, miesiące niepewności, bo dopiero w roku 2000 dowiedziałam się, że moje dziecko choruje na niskie porażenie dziecięce. Byłam taką mamą zabieganą. Miałam dziecko malutkie, chore, noworodka, drugiego syna. Praktycznie od poniedziałku do soboty nie było mnie w domu, bo kursowałam między Trójmiastem, a Wejherowem, a Lęborkiem z jednych zajęć rehabilitacyjnych na drugie zajęcia. A w Wiedniu tylko choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Jeszcze, powiem w cudzysłowie, przypętała mu się epilepsja. Tak jakby za mało tego było, więc Pan Bóg na dokładkę coś nam dołożył. I oprócz tego Dawid ma bardzo złożoną wadę wzroku. Ale mimo wszystko jest bardzo pogodnym dzieckiem i radzi sobie. Z tym, że ja muszę powiedzieć, że wychowuję dzieci po macoszemu, jak to tak określę. Więc dasz radę, zrób to sam. Przewrócisz się 5 razy, to nic, idź dalej. Pamiętam początki, kiedy uczyłam, żeby samodzielnie jadł, to proszę sobie wyobrazić, że kuchnia była nie do poznania. I on kończył jeść zupę rękami. Ale dzisiaj jest sam. Tak samo było z ubiorem. Dzisiaj potrafi ubrać się sam. Nie zapnie guzika, nie zapnie zamka, ale ubierze się sam. Dawid jest uczniem szkoły podstawowej nr 7 w Wejherowie. Żałuję, że nie jest uczniem szkoły podstawowej w Łęczycach, chociaż... Masowej szkoły. Tak, to znaczy można powiedzieć, że są dwie strony medalu. Z jednej strony byłoby bliżej, więc nie musiałby tak wcześnie wstawać, nie byłby taki zmęczony. I co, ale... bus gminny odwozi? Tak, to leży w gestii gminy, gmina ma na to środki i musi to zapewnić. Wracając do szkoły w Wejherowie, druga strona medalu jest taka, że ta szkoła ma większe możliwości, jeżeli chodzi o zajęcia rewalidacyjne. Dawid jako uczeń klasy szóstej, od takich przedmiotów jak każde inne dziecko, a więc język polski, historia, język niemiecki, ma również zajęcia z terapii widzenia, co jest bardzo ważne dla niego. Ma zajęcia z pedagogiem, ma zajęcia z psychologiem, może korzystać z hydromasażu, z gimnastyki korekcyjnej, także generalnie jestem bardzo zadowolona. Zresztą placówkę tą prowadzi pani Joanna Cenzora, która wspiera duchowo nie tylko dzieci, jest taką mamą, ale również rodziców. Joanna Cenzora, dyrektor szkoły podstawowej nr 7, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1 w Wejherowie. I tutaj uczęszcza między innymi syn pani Beaty Dębińskiej z Łęczyc. Tak, Dawid jest uczniem klasy szóstej, jest naszym uczniem od klasy trzeciej. No jest dzieckiem, które korzysta nie tylko z zajęć edukacyjnych w szkole, tych obowiązkowych, ale ma również dodatkowe zajęcia, zajęcia rewalidacyjne, stosownie do swoich potrzeb. I właśnie zobaczymy za chwileczkę zajęcia rewalidacyjne z terapii widzenia. Gości prowadzę. To jest Dawid, przedstaw się panu. Dawid, dziękuję. A kolega? Michał. Skąd jesteś? Nie wiem. Co to będzie? Zapytamy panią magister Jolanta Leśniowska-Bojko, jest tyflopedagogiem i prowadzi zajęcia rozwijające funkcje z zakresu widzenia, ponieważ obaj chłopcy wymagają takich zajęć. Jakie są cele tych zajęć? Przede wszystkim usprawnianie widzenia, praca nad zaburzoną funkcją widzenia. Przed chwilą chłopcy skończyli grać w domino obrazkowe. No takie fakturowo-dotykowe, ale oni posługują się wzrokiem, więc z niego korzystają i o to głównie chodzi właśnie. W tej chwili Michał uzupełnia brakujące elementy w obrazkach, natomiast Dawid rozpoznawanie figur geometrycznych, kolorów, za chwilę dalsze ćwiczenia też z tej serii. Dawid jest jednym z czwórki dzieci. Jest najstarszym z czwórki dzieci. Pani na pewno w takiej sytuacji nie pracuje. Nie pracuję. Mówię, że jestem zawodową mamą. Ale pracuje mąż za granicą. Poniosła go tam wasza idea, bo macie plany związane z Dawidem. Ja bardzo się cieszę, że mam wsparcie męża, moich rodziców, którzy zajmują się pozostałą trójką dzieci w momencie, kiedy ja wyjeżdżam, bo bardzo często wyjeżdżamy z Dawidkiem na turnus. Nam się już nieraz zdarzało, jak tutaj koleżance i wielu innym matkom, zapożyczać się, brać kredyty na kilka lat i spłacać je, żeby była możliwość. Rehabilitacji, tak. Póki co zbieramy tutaj nie tylko ja, ale też kilkoro innych dzieci w naszym stowarzyszeniu. Mamy założone subkonta, chodzi o tych dzieci, którzy z pomocą. Wysyłamy apele i prosimy o wsparcie. Są jeszcze dobrzy ludzie. Póki co udaje się uzbierać z turnusu na turnus. Wynika z tego, że jak są pieniądze, no to i rokowania są lepsze. Oczywiście. Praca, jeszcze raz praca systematyczna. I tak jak powiedziała koleżanka, wsparcie psychiczne dla matek. To znaczy przekonywać i wspierać mamy, żeby się nie zniechęcały, bo
Zbieranie środków na subkontach Fundacji Zdążyć z Pomocą polega na wysyłaniu apeli. I czasami wyśle się ich 50 i tak naprawdę nie znajdzie się żaden dobry anioł, który wpłaci, chociażby złotówkę. Niech taka mama się nie zniechęca. Niech pisze dalej, bo wyśle następne 50 i znajdzie się dobry człowiek, który zapłaci jej za turnus, bo tacy się jeszcze znajdują. Ale przede wszystkim tym, co robimy, należy kierować się uczciwością, to jest pierwsza zasada. Wszystko musi być przejrzyste, do wglądu. Nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek niedomówienia czy tym podobne. Szczęście trzeba grać, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej. Fa, fa, fa. Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze znów! Zagrajmy jeszcze raz, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, zagrajmy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać. Fortuna lubi, gdy podwajać ją, a my lubimy się narażać. Fo, 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 fi, 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 fi,